Cześć, witam Was w kolejnym filmie z cyklu Maszyny w moim warsztacie. Dzisiaj pokażę Wam dwie maszyny, konkretnie piłę taśmową firmy Proama, którą zakupiłem w 2004 roku. Wypluć, ale jeszcze się nie miała okazji popsuć. Działała naprawdę tniedzielnie, działa po prostu rewelacyjnie. Pełen szok. No i coś spadło. I wiertarkę z taką słupową, kolumnową, którą zakupiłem używaną za śmieszne pieniądze w latach 90. Gdzieś tam w połowie lat 90. Od tamtego czasu jest cały czas ze mną. Dotychczas raz wymieniłem paski. I to całkiem niedawno, jakieś pół roku temu. Też działa bezawaryjnie, wierci, czyści, pomaga nam czyścić wały w otworach, nawiercać, rozwiercać, w zasadzie wszystko, co sobie człowiek wymarzy. Także za chwilę Wam pokażę obydwie maszyny, a teraz chciałem Was zachęcić, przypomnieć, że w filmie poprzednim dotyczącym wałów czy tulejek w łezkach, sworzni w łezkach, link do filmu zamieszczę w opisie. Rozpoczął się konkurs dla wszystkich, którzy subskrybują mój kanał, dla wszystkich, którzy zalajkują, napiszą komentarz, ale to wszystko znajdziecie w opisie albo tamtego filmu, albo tego filmu. A dodatkowo uruchomiłem też na zrzutce.pl możliwość wsparcia kanału, zakup frezarki, wiertarko-frezarki właściwie, albo frezarko-wiertarki, takiej, która umożliwi mi naprawę wałów w sytuacjach, jak dotychczas odmawiałem, jakieś nacięcie wpustów, po prostu no, prace, do których wymagana jest frezarka, a przerabianie tokarni w tym celu nie miało sensu. Także zapraszam Was teraz na film. Przejdziemy do warsztatu. Pokażę obydwie maszyny. Omówię, jak działają, na jakich zasadach. No i to tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania oczywiście, no i czytania opisów pod filmami, bo często pytacie, zadajecie pytania, a w wielu przypadkach odpowiedź jest w opisie filmu. To zapraszam jeszcze raz. No, jesteśmy w warsztacie już w tej chwili przy maszynach. Tutaj macie szerzej trzeba. Tutaj macie piłę, o której mówiłem. To jest firmy Proama, wyprodukowana w 2004 roku i tak też ją kupiłem. Piła ma rozmiar pasa 1640, znaczy mówimy o tym brzeszczocie 1640 razy 3 razy 0,6 mm, 13, przepraszam, razy 0,6 mm. Silniczek ma raczej taki, bym powiedział, cieniutki 550 W, ale daje radę, waży 95 kg. Tutaj dorobiłem chłodzenie. Takie jest, jakie jest, ale działa pompka akwariowa, taka, znaczy może nie akwariowa, tylko taka do fontan, takich ogródkowych, przystosowana też w miarę w rozsądnych cenach, nie trzeba płacić milionów, żeby takie coś zrobić. Wanna też jest dorobiona, stojak jest oryginalny. Tutaj widzicie, po lewej stronie leży materiał na czopy, bolce i tak dalej. Tu jest, z tej strony imadło jest też takie, którym można materiał przytrzymać, przykręcić dobrze, nic się nie urywa. Piła ma tutaj włącznik, zaczyna działać, wyłącza się. Jest też wyłącznik skrajny, jak dojdzie piła do samego końca, to się rozłączy, po prostu jak utnie. Opuszczanie ma hydrauliczne. O. Jedzie w dół i materiał mam uszykowany.
i będzie cięła. O. Tu jest zderzak, jak widzicie, do którego dojeżdżamy z materiałem. Ja stosuję jeszcze dodatkowo przed materiał taką blaszkę 1,5 mm, żeby materiał po ucięciu miał gdzie spadać. Ściąć tutaj można do średnicy. Chyba, o ile dobrze pamiętam, nigdy nie ciąłem takich dużych, ale 120 mm albo 130 nawet przechodzi. Także no, piła rewelacyjna, jak na moje potrzeby, to po prostu wystarczająca. Jeszcze raz pokażę tu z tej strony. Świetny wyrób, niedrogi. Ona tam kosztowała w tamtych czasach no dosyć dużo, bo chyba 1800 zł, ile dobrze pamiętam, także to nie było mało. One w tej chwili też chyba w podobnych cenach są, a są to już inne relacje cenowe, ale tak to było. Ja kiedyś zajmowałem się w dużej części też taką produkcją seryjną, także ona naprawdę napracowała się dosyć ostro i sporo, także ta zasłużyła na taką spokojną starość u mnie. Będzie tu stała, od czasu do czasu tnie czopy, większość ucinam na tokarni, jak wam pokazywałem, ale no, są takie docięcia, dłuższe kawałki materiału, gdzie przycinam na tej pile. To tutaj na dole jeszcze, jak popatrzycie dobrze, tam jest zbiornik z chłodziwem, leżą oczywiście nagrody, tam cholera wie nawet co to jest, a końcówka od M-ki i coś tam jeszcze. No, jeżeli chodzi o wiertarkę, to tu jest w całej okazałości i teraz tutaj mamy taką możliwość, że wiertarka, znaczy góra wrzeciono, zjeżdża w dół, możemy podnieść do góry, tu możemy obrócić przez odblokowanie, można obrócić na słupie. Całe wrzeciono pojedzie w drugą stronę. Także to jest tu no, rewelacyjne w tej maszynie. Można wiercić z boku, z tyłu nawet dojść, jeżeli trzeba. No tu oczywiście nie ma takiej możliwości, ale taka jest opcja. No i teraz obroty tej maszyny. Tu mamy guziki, pierwsze obroty. Zatrzymujemy. Drugi guzik na dole. Najwyższe obroty. Zatrzymujemy i tu możemy zmienić obroty, o, przekładnią. Tu są najwolniejsze. I drugie dolne, o, troszeczkę szybsze. Także to jest wiertarka. Tu mamy takie gadżety, których używam do wiercenia, taka kostka i madło. Tam jest pryzma. Tu jest taka pryzma już wyjechana, wyniszczona, jak będzie frezarka, to odnowię tą pryzmę. W każdym bądź razie no, maszyna na dwóch pasach, w zasadzie niezniszczalna. Myślę, że obydwie maszyny, dlatego że są takie wiekowe i długo u mnie, dlatego stoją obok siebie też, a drugie no, po prostu tyle jest w warsztacie miejsca, ile jest. Nie jest go za dużo. Jak widzicie, stoi obok jeszcze jakiś jeden kocioł, to na wiory jest, wiadro ze śmieciami, taka skromna półeczka. No i tak to jest tu u mnie. Takie mam maszyny, jeszcze jest spawarka, ale to już migomatu, to nie będę wam pokazywał, bo to żadna rewelacja. Jest też stary, też z lat 90. Też działa. Nie wiem, albo za mało pracuje, że się nie psuje, albo po prostu mam szczęście. Dobra, to na razie przy maszynach tyle. No tak więc, jak widzieliście, maszyny są już, zwłaszcza ta wiertarka, dosyć wiekowe, ale działają naprawdę w sposób ciągły, bezawaryjny. Jest duża maszyna, nie ma się w zasadzie w niej co zepsuć, bo tam wszystko jest mocne. A piła? No piła nie należy może do tych najmocniejszych, do tych najdokładniejszych, ale jak się ją dobrze ustawi, to ciąć potrafi prosto i no nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Można też ciąć pod kątem, bo tą
ramię piły można oczywiście obracać, czego nie powiedziałem, przy pile, o ile się nie mylę. Także no, dwa urządzenia, bez których praca w warsztacie no, byłaby bardzo, bardzo utrudniona. No to tyle na temat tych maszyn. Teraz jeszcze raz zachęcam do udziału w konkursie, zapraszam na zrzutkę.pl. No i oczywiście dziękuję wszystkim, którzy wsparli dotychczas na zrzutce, wszystkim, którzy subskrybują kanał. Cieszę się, że jesteście ze mną, że lajkujecie, że to, co wam pokazuję, co robię, jest pożytkiem dla was i myślę, że nie będzie źle. Postaram się kręcić filmiki, pokazywać wam jeszcze więcej. Najbliższy filmik prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale będzie dotyczył sposobu dorobienia przeciągacza, przeciskacza. Zamówiłem już materiał, tam uległ mi uszkodzeniu jeden z przeciągaczy, przeciskaczy. Muszę dorobić nowy, także pokażę wam, jak to zrobić. Albo się przyda, albo nie. Myślę, że się przyda. Dobra, to jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, polecajcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.